Cześć, siemano, z tej strony Ala Sala, witam was w kolejnym odcinku z Forces of Freedom. Gramy sobie kolejne mecze. Znalazłem chwilę wolnego czasu, żeby wam nagrać materiał i go wrzucić, bo zauważono ciekawą dyskusję pod filmem mojego kolegi Komonka. Powiem, że tylko się kłócił tam mój widz z Komonkiem i powstała nawet ciekawa dyskusja, którą pewnie zobaczycie pod koniec odcinka. Bardzo ciekawa i logiczna. Więc zaczynamy kolejny mecz i akurat trafiłem na moją ulubioną mapę. To jest plus. No, oni już spamują tymi komendami, no Roger that, no. No i co Roger that. I co, że masz jakiś powód, żeby mówić Roger that? Masz jakiś powód, czy nie masz? Nie masz, to proszę się iść. XD. No dobra, porądzi. Dobra, poradzą sobie, załóżmy. Na pewno sobie poradzą. No nie. XD. Co mi tutaj nie ma, nie wcelujcie się we mnie. XD. Ej, w ogóle zauważyłem, że ostatnio za dużo mówię słowo XD. Bo w papę albo inne formy przysłówka. Dużo przysłówek challenge i... O, mam fajną pozycję. Ty, hamie, na solówkę. O Jezu. Te, snajper, gdzie to jest śmieszne. No właśnie, ci tak śpieszny snajper. Co ty strzelasz, mój drogi przyjaciel? Sam tutaj nie ma. Co? Dobra, Adamskiego załatwiłem. Zostań tutaj, a biegnę po niego. Zostań, mogę nie wrócić, ale... No kurde, no nie strzelaj, Adam. No kurde. Dostałem. Widzę to i nawet czuję. Jezus, nie strzelaj, poddaję się, on nawet nie wiem co zrobić, wygraliśmy. Mych! Ha, you little! Wygraliśmy! Yeah! Pierwszy pewnie był on, jak zgaduję tak. No rozegraliśmy to, piękne, ładne. Wspaniałe. Ten snajper był najgorszy. Aha, jeszcze tygodniowo było 28 tysięczne miejsce. A tak.
tak? Jestem. Aha. Miesięcznie to. Dzień na dzień to. To jeszcze lepiej. A! I w ogóle niedawno mogę, może nam wsunąć bardzo fajna liczba. W sklepie nie zobaczycie jaka. No, za momencik. No, dosłownie za momencik. Witam z powrotem. 9 subów. Niedługo nam może wybić 10 subskrypcji. Może zrobię mały specjal. Zobaczycie jaki. 10 subów XD. No, ogólnie mam milion pomysłów na różne śmieszne te. Czekajcie tutaj chwilę jeszcze. Hem, hem, hem. Więc, jak obiecałem, na koniec odcinka zasłania dyskusja, dobra. Więc czytamy. JJ Lamus Mister. No zobaczmy, co on pisał. W opisie dawaj link do poprzedniego filmu. Komonek dał serduszko. I Komonek odpowiedział, okej. Okay. Dzięki. No i sobie samemu udał serduszko, nie wiedzieć dlaczego. I tutaj widzę, że kolejna konwersacja się rozpoczęła. I napisał pytanie. Weszłeś na kanał mojego kumpla Lasa Lasa, bo chcę się dowiedzieć, czy go na odcinkach dobrze słyszysz. Też dał sobie serduszko, nie wiem dlaczego. A JJ Lamus Mister powiedział Komonek KK. No nie wiem co to znaczy, ale i tak dostał serduszko. A Komonek. Nie. A Komonek XD. I sobie dał serduszko. I JJ Lamus Mister powiedział: źle go słychać. Mikro mu trochę pierdzi i przeciąga. To zostanie naprawione. Tak mówię prowizorycznie. Tak tylko trochę. A może lepiej to nie. A, to tam moja odpowiedź tak nieważna. I ten sam koleś pisze, kiedy grał Castle, a GameCubaPlay.pl opowiada mu właśnie kiedy. Niesamowite. I 10 tych, no to. Każdy komentarz pod tym ma praktycznie serduszko. XD. W ogóle to jest rozwinięcie się Shadowfighter, to jest mega fajne. Jeżeli je Shadowfighter rozwinął. A to mu miniaturka wyszła zarębiście. No, bo nie patrzę, nie wiem, to pokazuje, ale chciałem sobie wejść tylko na. Więc dziękuję bardzo za oglądanie. Jak chcecie, to wchodźcie, subskrybujcie, łapkujcie. Jak dacie tego jednego suba, to będę bardzo wdzięczny, bo wtedy dobije ta szlachetna liczba 10 subów i będzie to jakiś wyczyn. No więc dziękuję bardzo za oglądanie. Sub, łapa i no wyświetlenie na pewno jak to słyszysz wleci, no na razie, no pa pa pa.